Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. Miejsce jak miejsce. Równie dobrze moglibyśmy spotkać się gdzie indziej. Ale spotkaliśmy się tutaj. I coś mi mówi, że nie bez powodu. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Co to? Płótno, a na nim twój dom, żona i róża, którą jej wtedy dałeś. Nie o to prosiłem. Źle sformułowałeś życzenie. Nie pierwszy raz. I właśnie to mnie zgubiło. Jest taka piękna. Wygląda jak żywa. W pewnym sensie żyje. To ona namalowała ten obraz, a potem wniknęła do środka. Co? Jak to? Nie wiem. Kochała cię. Może po prostu chciała być blisko. Chciała być blisko. Po tym wszystkim. Iris, w co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co? Chyba tęskniła za tobą. Tym prawdziwym. Chciała, żeby kontrakt wygasł. I żebyś znów był taki jak kiedyś. Bez względu na cenę. Iris. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że chciała cię ukarać. Dlatego umożliwiła mi wykonanie zadania. Nie dziwię jej się. Po tym wszystkim ma prawo mnie nienawidzić.